Michał Cichy, MMA.pl, znajdujemy się na gali DSF w Twierdze w Nowym Dworze, a moim i Państwa gościem jest Maciej Sulęcki. Maciek, dużo mówiłeś zanim ogłoszono tą walkę z Jacobsem, dużo mówiłeś, że chcesz w końcu mocną walkę, że chcesz mocnego rywala, no chyba tym razem się udało. Tak, udało się i jestem z tego bardzo zadowolony, bo tak, bo ile można razy obijać ogórków albo średniaków, tak? No czy średniaków i ogórków, no niestety ci dwaj moi ostatni rywale, nie mówię już o Kulkaju, który był bardzo mocny, ale wcześniejsi rywale po Centeno, no to była, no słabo było, tak? I ja w końcu liczę, że po Centeno wydostanę dobrych rywali, tak się nie stało, no tak jakby moje nawoływania, moje prośby o mocnego przeciwnika w końcu zostały wysłuchane, bardzo się z tego cieszę, no promotorzy, pan Andrzej Wasilewski, Leon Margulę zrobili kapitalną robotę, doprowadzając w ogóle do tej walki. No tak jak mówię, jak nic nie było, to nic nie było. Jak zrobili coś, to jest z grubej rury. A więc ukłon dla nich i no w końcu. Czas weryfikacji. Teraz trenujesz u trenera Gmitruka. Powiedz mi, twoja walka w ogóle jest w ten sam dzień, kiedy Mateusz Masternak ma walczyć? Znaczy tydzień później. Mateusz walczy 21 kwietnia, a my będziemy boksowali 28, a więc tydzień różnicy. No właśnie, i trener Gmitruk będzie w końcu w twoim narożniku, nie będzie u Mateusza. Czy tam był jakiś problem, jakoś się dogadaliście, czy to po prostu było naturalne, że ty masz ważniejszą walkę i on jedzie z tobą? To znaczy, tak jak mówię, ja się skupiłem na sobie, skupiałem się na sobie, tam nie wnikałem bardzo w sprawy między trenerem Andrzeja Gmitruka, Mateusza Masternaka, natomiast no my wiedzieliśmy o dacie walki już wcześniej, wiedzieliśmy, kiedy tak naprawdę wylatujemy, kiedy jest planowany wylot, no i trener musiał ze mną wylecieć, tak, a z tego co wiem, to data walki Mateusza została podana jakoś tam trochę później, natomiast ja w to nie wnikam, bardzo się cieszę, że trener Andrzej Gmitruk ze mną jedzie, no i co, no jedziemy po zwycięstwo. Teraz trenujecie w WCA, powiedz, jak ci się w ogóle trenuje w tym nowym miejscu, dużo zawodników MMA, w ogóle widziałem cię na sparingach środowych. Jak ci się w ogóle sparowało z chłopakami z MMA? Tak jest, byłem, oczywiście. Słuchaj, no jest tam atmosfera takiej, jest atmosfera walki, jest atmosfera treningu, jest tam dużo ludzi, ale każdy wchodzi i trenuje, każdy wchodzi i fiksuje się na swoich zajęciach, jeden drugiemu nie przeszkadza, nie wchodzi w swoją drogę. No i rzeczywiście fakt też również, tam dwa razy albo trzy się pojawiłem na sparingach z chłopakami z MMA, z Tomkiem Narkunem coś tam porobiłem, z innymi również rywalami. Natomiast to była typowa zabawa, tak, typowy fan. Ja dopiero wchodziłem tak jakby w treningi, bo wiadomo, rękę miałem zepsutą i długo biegałem tam, 3 tygodnie chyba robię samych biegów i żeby tak wejść w ten trening bokserski, poszedłem, żeby się tam pobawić z chłopakami z MMA. Wiadomo, no inne style boksowania, też trzeba było być bardzo ostrożnym, silne chłopaki, no, potrafiący naprawdę sporo, ale boksujący tak, że ja mogę sobie potrenować swoje słabe strony i to myślę, że mi wychodzi. Bardzo fajnie tymi sparingami wszedłem w trening bokserski. Teraz u trenera Gmitruka trenuje Izu Ugonoch, Artur Szpilka, Mateusz Masternak, czyli te wysokie wagi. Powiedz mi, czy z nimi też sparujesz, czy masz jakiś swoich sparing partnerów? Nie sparuję. Z Arturem Szpilką tylko się jedynie bawiłem tam, ale to było ze 4,5 tygodni temu. To było też tak typowo dla zabawy, żeby poczuć się w ringu, żeby tam się pobawić, tak. I Szpila też jest cięższy, ale to był typowy fan. Ja natomiast sparing partnerów będę miał ściągnięty pod swoją wagę, będę miał ściągnięty mocny sparing partnerów. W tym tygodniu zrobiłem 2 sparingi z Pawłem Stępniem po 8 rund, również bardzo, bardzo wartościowych sparingów. No i od przyszłego tygodnia, od 18 marca ruszamy już ze sparingami stricte pod walkę z Danielem Jacobsem. Wspomniałeś tu o Arturze Szpilce. Szpilka zapowiada, że się odetnie od mediów społecznościowych przed walką. Myślisz, że mu się uda? Niemożliwe. Niemożliwe. Zresztą nie, no może tak, tam wiadomo, też tam Kamila dużo jego robotę robi w mediach społecznościowych, tam nie zawsze Szpila siedzi na Instagramie, na Facebooku, tylko prawdopodobnie tam Kamila zawsze robi za niego robotę, ale Szpila, słuchajcie, prawda jest taka, niektórzy mówią, że bo powinni się odciąć, tak jednemu to przeszkadza, to jest wszystko kwestia bardzo indywidualna. Jednemu przeszkadza to, że się odetnie od mediów społecznościowych, drugiemu to nie przeszkadza, tak? Jeden jak jest zbzikowany na te media, Instagramy, Facebooki, Twittery, który siedzi codziennie i wali w klawiaturę telefonu, no to nagle mu to zabrać, no to nie sądzę, żeby czuł się komfortowo, tak? A więc, no tak jak mówię, no Szpila zrobi tak, jak uważa, Szpila zrobi tak, jak on będzie uważał i to, co będzie dla niego najlepsze, tak? I nic nie powinniśmy mu narzucać.
Właśnie jeszcze miałem o szpilę zapytać, bo jako, że jestem z MMA.pl, czy brałeś w ogóle pod uwagę walki w MMA, bo szpila tutaj już się zanosił z zamiarem walki w KSW, czy ty w ogóle o czymś takim myślałeś? Dobra, myśli się tak, znaczy bardziej się myśli pod tym względem, a ciekawe, co bym sobie wystąpił na w MMA, tak, w KSW. Ja ci powiem tak, ja kiedyś walki MMA, kiedyś to myślałem, że to jest, bo tu potarzać się, wyjść i to wiesz, nic fajnego, natomiast jak teraz zobaczyłem, jak te chłopaki trenują, kurde, jakie to są kurna koty, jak zobaczyłem, jak to zapierdzicza ten Materla, Damian Janikowski, no to kurna, to nie jest taki hopsiuk, to nie jest tak tralalala, wiesz, no my bokserysko jesteśmy dużo lepsi, tak, no i my ich górujemy nad nimi, no ale co z tego, jak tam głównie walka MMA opiera się głównie na walce w parterze, no to kurwa, wiesz, to ja wiesz, no to ja z kolegą się bawię chwilę i wziął mnie, ono trenuje brazylijskie jiu-jitsu, no to 3 minuty się z nim w parterze pobawił, no to mówię, wiesz, to pewnie się mnie zakręcił, mówię, chłopie, weź mnie, zostaw, bo mnie połamiesz, nie? A więc to jest kompletnie co innego, to nie tak, więc to trzeba potrenować rok, dwa, ale przynajmniej rok, żeby tych podstaw nabrać tego parteru, ale to jest w ogóle inna szkoła jazdy, to nie ma szans nawet, tak jakby piłkarz facet, który trenuje piłkę nożną, miałby zaraz grać piłkę ręczną albo na odwrót. Więc to nie ma takiej możliwości, ja się skupiam na boksie i potem może jak skończę karierę bokserską, żeby po prostu, jak mi będzie brakowało walki, to pójdę i się będę tarzał, tak? Ale na dzień dzisiejszy boks jest moim priorytetem i no nie wyobrażam sobie wyjść do zawodnika MMA w walce w klatce, bo bym dostał po prostu łomot, no i to nie ma w ogóle gadania. Dobra, Maciek, dziękuję ci bardzo za wywiad i powodzenia w walce z Jacobsem. Dziękuję bardzo. Bye.